Popkiller to portal muzyczny, który od roku 2011 prowadzi akcję Mury Wilki, zrzeszającą młodych artystów z całego kraju. Każdy z nich nagrywa na oficjalną płytę Popkillera jeden utwór oraz bierze udział we wspólnym numerze. Wychodzą również cyfery, czyli takie odpowiedniki jam session, tylko że w rapie. Artystami, którzy brali udział w akcji, stali się popularni lub chociaż rozpoznawalni są. Uwaga, lecimy od najstarszej do najnowszej edycji Młodych Wilków i w dodatku bardzo subiektywnie. A więc tak. Białas, Gedz, Bonson, Bish oraz Śliwa z 2011, Gospel, Kękę oraz DJ Flip z 2012, Zioło, spoczywaj w pokoju, Kuban, Tusty, Kuba Knap oraz TOMB z 2013, Guzior, O Co Chodzi, Sarius, Wactoja, Żabson, Lech, spoczywaj w pokoju, z 2015, bo w 2014 nie było Młodych Wilków. Plan B, Reto, Smolasty, BDS oraz Paweł Bokun z 2016 i 2017, to była edycja na przełomie dwóch lat. Frosty, Reggae, Siles, White 2115, Zemson, Tymek, Bartokat 12, Jan Rapowanie, Kamil Pivot i Pater z 2018 i ostatnia edycja Opał, Kły, Oki, Koza, Bobe, Lipa oraz ZH. Nie będę mówił, co znajdowało się w środku paczki, bo to sami możecie zobaczyć. Może nieco o utworach z tegorocznej edycji. Pozwolę sobie przytoczyć mój komentarz z jednego z postów w zakładce społeczność na kanale Popkillera. Więc tak, lecimy w kolejności ujawnienia artystów. Opał. Miasto szumi jak przester i sławnie światło, co dają je latarnie miejskie. Krzyk bandy dzieciaków się niesie, koczują pod sklepem, tak bardzo osiedle. Jak dla mnie to jest najlepsze, co znalazło się na płycie Młodych Wilków siódmej edycji. Bardzo uczuciowy kawałek, bardzo dobry beat, bardzo dobry rap. Wszystko, największa liga, Opał, tytuł utworu Balkan Mind na produkcji God Brass. Na ten moment najlepszy z młodzików Słonia. Na miejscu drugim był Kły z utworem Bolało. Wiele rzeczy w życiu bolało, bolało. Takich głupich jak ty to mało, to mało. Jadę sobie tutaj z mamało. Produkcji FBN Beats, co nie jest w ogóle mój klimat, kompletnie mi się nie podobało i nie rozumiem fenomenu Kłego. No, także to tyle. Na miejscu trzecim Koza z utworem Chlup Chlup. Nie odwracam się nigdy plecami do tych street peace. Każdy dzień, w którym jestem zjarany, to jest big win. Przyszedłem tu rozpierdalać ściany, nie na piknik. Wypełnić metalami starych podaj łyżki. Rozklejony patrzę w okno, słyszę szepty roślin. Biją dzwony, jestem mokry, zepsuł mi się nośnik. Produkcji Migeka. Dziwne, ale lubię takie turpistyczno-benzodiazepinowe, takie narkotyczne pojebaństwa. Chociaż wielu osobom się nie podobało, to pewnie z uwagi na kontrowersyjność postaci Kozy. Na czwartym miejscu był Oki z numerem Koła. Koła, 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 mówią Oki, zmienisz grę. Ej, bałagan w bani, ja ocieram krew. Koła, 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 nadal, ponad, bluła, osiedla ze mną lub przeciwko mnie. Za produkcję wzięli się 2K oraz Michał Graczyk. Jak dla mnie to Oki był bardziej potrzebny tegorocznym Młodym Wilkom niż Młody Wilki jemu. Ten gość to dla mnie przyszłość polskiego rapu, w tym momencie już jeden z najpopularniejszych artystów, nagrywający z takimi zawodnikami jak Shafter, jak Paluch, jak Siles, jak PZ. Także no jak dla mnie ten gościu będzie sławniejszy niż nie jeden inny Młody Wilk. Na miejscu piątym jest Kajan z utworem Gadu Gadu. No co, odjeżdżam z piskiem, gdy żegnasz mnie wyzwiskiem, choć zanim we mgle prysnę, ty zdążysz rzucić czar. Przyjmę, co los da nam, gdzie jest makierda, ma wyższej niż Valhalla, pewnie obserwuje mnie, krążę jak Sansara. Nocą znów po barach, w strugach lub w oparach, niewidoczny na GG. Za produkcję odpowiada Tajfun. Fajne, ale bez szału. Śpiewanie, takie bym powiedział, śpiewanie, rapowanie, to nie jest moja bajka. Ale melodia jest bardzo ładna. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, których bardzo przyjemnie słucha się i nuci pod prysznicem. Na miejscu szóstym Lipa z Boakoł. Lipa. Żyłem na krychę, bywało nieźle, jak siadłem.
jadła babucha od zioma, co ma gdzieś starszaka. Ty ponoć posiada straszaka i miecza mi włada, leciała se fama. Ja jestem z Poznania, nie wstydzę się kurwo korzeni i ciężko tu wracam. Nawozem jest trawa ziomale, podwórko smaciuro, nie pozytywna lambada. To bardzo ciekawe, uważam to, że ten numer praktycznie się nie przyjął. W sensie, on ma zerowy odbiór. To jest całkiem ciekawe, bo na przykład utwory z jego mixtape'u, takie jak Jestem Stąd z Paluchem, mają zdecydowanie więcej wyświetleń i lepszy odbiór niż utwór M.O.M. Mom na kanale Popkillera. A za produkcję odpowiada Near, Ner, który był po prostu Xero bitu użytego przez 102 Boys, nie wiem jak to się czyta po niemiecku, nie znam tego języka wcale, nigdy się nie uczyłem. Na miejscu siódmym znalazł się Przył. On dodała oznaczenie. Zaznaczam, że zaznaczyłem zenie. Wystosowała zaproszenie. To nie książę, co te panny ratuje w potrzebie. To jest coś, co zaraz pokułem, najbardziej mi nie przypasowało. Natomiast uważam, że z tym poziomem liryki i z tym specyficznym flow Przył powinien zajść daleko i będę trzymał kciuki, żeby tak właśnie było. Bo to, że kogoś nie lubię, bądź uważam, że jego muzyka jest niewarta mojej uwagi, bądź nie podoba mi się tylko jeden utwór, który przesłuchałem, to nie znaczy, że uważam całość, jeżeli chodzi o dyskografię, za beznadziejną. Wszystkim życzę jak najlepiej, będąc szczerym. Na miejscu ósmym B-Vice. Ona lubi ze mną, takie numery ze mną. Dla niej chyba jasne, że poszłaby za mną w ciemność. Groteskowa codzienność, żądziesz towar i prędko. Będziemy okiem z głośnocą pod księżycową pełnią. Wszystkie chmury odejdą. I to jest największe pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się typowego klubowo-tymkowego gówna w stylu Języku Ciała, które uważam za największą abominację roku 2019. Natomiast tutaj było coś innego. Spodobało mi się to, co zrobił B-Vice i uważam, że jest to godne uwagi, bo to jest bardzo fajne takie klubowe brzmienie. Nie zgodzę się z tym, co zostało tam powiedziane, że to jest styl z ulicy. Muzyka, styl z ulicy, chodnikowy jak... Bo bym powiedział, że to jest bardziej styl nie uliczny, tylko z ulicy do klubu, do pubu. Natomiast całkiem fajnie. Pewnie dlatego, że beat robił Kopik, czyli Kozak. Czyli też w sumie człowiek, który robił Język Ciała. Na miejscu dziewiątym jest Zetka razem z Żabsonem. Tak musiało być, 4 lata wstecz. Żabson młody wilk, dopiero tworzyłem styl. Gdy nic nie zmieni mej miłości do muzyki, musiało być, byku, musiało mnie zryć, żeby zechciało się żyć. Tak musiało być, byku, to miało mi wyjść. Wyszło, nie ma co się kryć, tak musiało być. Kopiki do Wilni, odbiór złotych singli od szczurów, powilki i świateł blask. Zmęczyły mnie efekty nałożone na głos Kuby, ale w pełni rozumiem, czemu ludzie uważają to za zajebiste i nie patrząc na jakieś tam moje sympatie i antypatie w stosunku do Żabsona oraz co do brzmienia, mogę się zgodzić, że to jest jedna z lepszych rzeczy, która została nagrana na tą płytę. Podpiszę się pod tym obiema rękami. Natomiast za produkcję numeru Tak Musiało Być Zetch i Żabsona odpowiada Secret Rank. To jest swoją drogą bardzo ładna historia, natomiast jeżeli ktoś chce dowiedzieć, o co z tym chodzi, no to polecam zobaczyć teledysk i posłuchać utworów, wtedy będziecie wiedzieli, dlaczego właśnie tutaj występuje Żabson i dlaczego producentem jest akurat Secret Rank. Jeśli ktoś nie widział, to polecam. Na miejscu dziesiątym Bobę z utworem Dokąd Jedziesz. Chyba dziś będziemy razem siedzieć. Powiedz, kim jesteś, powiem ci, dokąd jedziesz. I nie świruj, no mi nie chcesz powiedzieć, dokąd jedziesz, morto, dokąd jedziesz. Artysta niby z Bielska Białej, a poleciał jak łona ze Szczecina. Szanuję to mocno. Na 11 miejscu, przedostatnim, jeżeli chodzi o single, jest Miły ATZ. Gdzieś pomiędzy starym mercem a kanapką stów, marzy mi się, żeby w serce trafił wam ten groove. Poruszaj do niego swój tułów, to nie porusza tłumów, hej.
przemycam vibe, gdy nie rapirów do tunów, yo. I uważam, że tak samo jego kawałek, jak i nazwa jest całkiem miła i Młotka się uśmiechnęła, patrząc na Włodiego występującego w teledysku. Włodzi również chyba został nawet zeskaczowany na tym utworze, także bardzo fajnie, bardzo przyjemny. Natomiast, no bym powiedział, nic specjalnego. Stary nowy hip-hop, według mnie. Na miejscu 12 mamy Augustyna. To nie minie im nigdy, ani chyba nie przeminie. Minimalnie na minutę, ale byle przy korycie. Na melinie meliniarze mieli fazę, no bo winem się upili za monety. I nie pyta się mnie czyje, marzy mi się, żebym NR powylewał. To na ile to w ogóle jest możliwe, bo olewa medycynę. Czas na chwilę się zatrzymać, dostał medycynę. Mędy sobie idą po pecie się, który w tyłek i na tyle zanurzyłeś. Ale o tym nie na winę, bo się... Który razem z Tremalem na produkcji stworzył utwór Rosomak w żyle. I uważam, że Augustyn to jest człowiek, który na promo zasługiwał już kilka lat temu, tylko jeszcze wtedy nie był na tyle chociaż kojarzony gdziekolwiek, żeby o nim usłyszał ktoś z redakcji Popkillera. Natomiast bardzo fajnie, że wyciągnęli kogoś takiego dobry horrorcore, nie lubię tego słowa, horrorcore, w niemal dożylnej postaci, tak jak i jego Rosomak. Pomijam Safari i pomijam to, co dodatkowo znalazło się na płycie, w dodatku to, co znalazły, dwa utwory, które znalazły się tam dodatkowo. I przejdę do 13 segmentu muzycznego, jeżeli można tak powiedzieć, do wspólnego kawałka. Cóż, nie było to najlepsze, co można było zrobić. Osobiście po pierwszym przesłuchaniu miałem minę i odczucia w stylu: co? Czemu? Ale skopali. Można to było zrobić lepiej, ale że nada, łe. Natomiast później już na spokojnie, jakby myślałem, że spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się czegoś też bardzo nowoczesnego, natomiast bardziej w stylu tego, co było wcześniej, czyli Młody Wielki 6. Nic za darmo i piramida. Nastawiłem się na coś takiego. To było inaczej, mówiąc po prostu krótko, lakonicznie. Było inaczej, ale już później właśnie, jak mówię, na spokojnie wróciłem do tego, przesłuchałem po raz drugi, trzeci, piąty i tak dalej i zmieniłem nastawienie. Oczywiście kwestia hip-hopu dzieli słuchaczy, no bo to nie jest hip-hop. To nie jest hip-hop! To nie jest hip-hop! I oni bladego pojęcia nie mają, co to jest. Jak jest naprawdę, czy to jest hip-hop, czy to nie jest hip-hop? Nie wiem i mało mnie to obchodzi. Nawet już nie jestem przewrażliwiony, że jakaś typowa gwiazdeczka mówi, że robi hip-hop. Ja nie jestem od tego, żeby pisać, że to nie jest hip-hop. Od tego są inni ludzie i niech robią to, co robią. Zaczęło mi to po prostu wisieć, tak w gruncie rzeczy. Natomiast w składzie Młodych Wilków 2019 był i dalej jest taki osobnik jak Miły ATZ, który przynajmniej według mnie reprezentuje ten blokowy, stary styl dosyć solidnie, więc wydaje mi się, że gdyby dać mu większe pole manewru, to zrobiłby coś hip-hopowego na pewno. No cóż, co kto lubi. A i kwestia miksu i masteru i autotuna. No nie zostało to zrobione najlepiej. Szkoda, że Bobo brzmi bardziej jak jakaś popowa wydmuszka niż porządny freestyle'owiec, no ale może sam tak chciał i może mu się podoba. Jeśli tak, no to spoko, nie ma problemu. No i to są moje opinie, to jest moja opinia jakby zbiorcza i pojedyncze opinie na temat 13 numerów. Jestem otwarty na polemikę z moim zdaniem. Zapraszam do sekcji komentarza, jak ktoś się... do sekcji komentarzy, jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza. Chętnie podyskutuję. Ja zawsze odpisuję albo serduszkuję komentarze. I wydaje mi się, że to wszystko, co uznałem za ciekawe. I to by było na tyle. Jeżeli chcesz, możesz wejść na mój Instagram, link w opisie. Będę ci bardzo wdzięczny. A następny odcinek już jutro, bo właśnie zacząłem grudniowy tydzień unboxingów. Do zobaczenia jutro. Może wcześniej, może później. Zobaczymy. Pa, pa. Miłego wieczoru, dnia, cokolwiek.